Zanim opuścicie mury tej szkoły, przypomnijmy sobie, jak wyglądał wasz proces edukacji. Wszyscy wiemy, że proces edukacji obejmuje najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, w którym dorastanie, a nawet nie bójmy się tego słowa, ewolucja człowieka przebiega najszybciej. Chcielibyśmy szanownemu Państwu zaprezentować poszczególne etapy rozwoju istoty szkolnej. Oto etap pierwszy, mały istotny embrion intelektualny. Podstawowych czynności życiowych należy pochłananie pokarmu i usuwanie go w nieco zmienionej postaci. O Konopnickiej i równaniu z dwiema niewiadomymi nie wie nic i być może dlatego demonstruje niczym niezmąconą radość życia. Etap kolejny to tak zwana studia przedszkolna. Wykazuje ogromną ciekawość świata, czasem trudną do opanowania lub groźną dla otoczenia. Etap trzeci to pierwotniak szkolny. Do szkoły chodzi chętnie na początku. W miarę upływu czasu i zgłębienia tajników mnożenia, zwłaszcza jedynek i kilogramów dźwiganych w toistrze, zaczyna rozumieć powagę swojej sytuacji. To be or not to be. Etap kolejny to kameleon szkolny. Osobnik przystosowany do wszelkich wymagań edukacyjnych. Wie, czego nie wie. Nie wie, co powinien wiedzieć. Wie jednak, czego chce i co lubi. Wkrótce nasz kameleon szkolny staje się starym żeraczem szkolnym. To etap piąty. Osobnik ten, zaprawiony w bojach dydaktyczno-wychowawczych, wie o szkole więcej, niż można sobie wyobrazić. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Wie, że niektórym nie podskoczy i że lepiej się nie wybierać. Średniak, stoik, czasami hedonista. Etap szósty. Abiturient maturzysta. Wie, że zdać musi, bo jeśli nie, to upomni się o niego armia. Nauczył się szkolnej dyplomacji już dawno. Sprawia wrażenie, że umie. Umie sprawiać wrażenie. Do czasu. Bo w pewnym momencie pojawia się mutacja tegoż typa, przepraszam, typu ucznia. Oto uczeń, który osiągnął, przepraszam za wyrażenie, eudaimonię. Do szczęścia już niczego nie trzeba. Jeśli wcieli w życie antycznym dewizem carpe diem i spotka na swojej drodze równie piękną istotę. Być może za kilka miesięcy cykl ewolucji się powtórzy. Czwarty lipca. Stał ja na studia. Od i życie studenta prowadzić będę. 2 października. Mieszkanie dostał w akademiku. Mieszkamy we 3 plus 4 drugorocznych i 2 dochodzących. Na noc nas będzie ze 12. Ciasnowato. 13 października. Dolotowali jeszcze 3 do pokoju. 16 października. Napisali mi pismo do pana rektora, że jak dodaj szczytu, to się podrusimy. 21 października. Przyszła odpowiedź od pana rektora. Dodał 2. 28 października. Nad ranem ten nade mną powiedział, żebym obudził tego pode mną. Potem pod nim idzie na 6 rano do kościoła. Od dziś będziemy spać tak, żeby ci, którzy piersi wstają, spali na wierzchu. 4 listopada. Dziś spałem do 11, bo ten nade mną był po imprezie i musiał się wyspać. 9 listopada. Piątek. Dziś spałem pod spodem. O czwartej rano straciłem przytomność. Wszyscy porozjeżdżali się do domu i nie obudzili dopiero w poniedziałek rano. 15 listopada. Przyszedł list z domu. Pytają, czemu nie przyjechałem na wesele brata. Przecież nie napiszę, że leżałem bez czucia na podłodze. Napisałem, że złamałem nogę.
16 listopada. Złamałem nogę. 29 listopada. Kujemy. 30 listopada. Kujemy. 2 grudnia. Przekuliśmy się do pokoju dziewcząt. 7 stycznia. Wczoraj przyszła do mnie Kaśka. Było fajnie. Oglądaliśmy panu Janę. 18 stycznia. Imieniny gości. 19 stycznia. Urodziny Zbyka. Jutro nie bez obłoka. Nie wiem, czy wytrzymam. 20 lutego. Oblewam oblany listami. 4 kwietnia. Wyrzucili mnie z akademika. Wieczorem wróciłem przez okno. Koledzy się ucieszyli. 30 kwietnia 2010 roku. Występ w zespole szkół chemicznych. Robię z siebie dunia. Yeah.